Hallo, hallo Joscha. Hallo, wie geht es dir? Ah, ganz gut, danke, dass du fragst. Und dir? Auch gut. Und welche Pläne für heute? Radfahren gehen und was Interessantes auf YouTube finden. Na dann, viel Spaß. Danke dir, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo, hallo, meine liebe Freunde der deutschen Sprache. Heute ist schon unsere vierte Stunde. Ich hoffe, dass ihr schon ein bisschen mehr Deutsch versteht. Deswegen versuchen wir ab jetzt schon ein bisschen mehr in die deutsche Sprache zu kommen. Und ganz am Anfang wiederholen wir das, was wir letztens alles gelernt haben. Ich stelle euch ein paar Fragen und dann kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar, heute beschäftigen wir uns. Schon ein bisschen mit verschiedenen Formen, wie wir die ersten Kontakte aufnehmen könnten. Äh, vom Dialog, von dem Video vorher, habt ihr schon mal gehört. Äh, mach's gut, wie geht es dir, wie geht es Ihnen? Also heute besprechen wir solche Ausdrücke, die die Kontakte ein bisschen erwärmen, ja? die ersten Kontakte. Okay, ich hoffe, dass ihr das alles versteht. Wenn nicht, dann versuche ich mal ein bisschen Untertitel unter dem Video zu, zu schreiben, damit, ihr, damit diejenigen, die die deutsche Sprache vielleicht noch nicht so gut beherrscht haben, am Anfang auch was auf polnisch verstehen. Also das Thema für heute lautet, welche Sprachen sprichst du? Ich schreibe euch das, damit ihr das einfach in eure Hefte auch einschreiben könnt, welche Sprache oder Sprachen, ja, sprichst du? Und bevor wir damit anfangen, möchte ich euch ein paar Beispiele für unser Befinden. Angeben. Also, wie ist mein Befinden jetzt? Wie fühle ich mich? Mein Befinden, das ist auf Polnisch, moje Samopoczucie. Vielleicht komme ich jetzt ein bisschen mehr in die polnische Sprache und ich erkläre auch äh, die Frage: Was ist der Unterschied zwischen den Fragen, den beiden Fragen? Wie geht es dir und wie geht es ihnen? Przejdę teraz troszeczkę do języka polskiego. Chciałbym, moi drodzy, was powitać. Jeżeli tego całego początku, który wam nagrałem, nie zrozumieliście, to załączę troszeczkę prostych podpisów pod tym wszystkim, co miało miejsce. Ale chciałbym już od kolejnych lekcji coraz, coraz więcej wprowadzać na lekcji języka niemieckiego, żebyście się po pierwsze osłuchali. Z językiem, a po drugie, że jest to też takie ćwiczenie z tym, żeby no, sprawdzić się, czy te zwroty, których się nauczyliśmy, są już dla Was znane. Ja wiem, że jest to na początku bardzo trudne, dlatego też nie chcę Was zasypywać wieloma trudnymi zwrotami. Ale kilku y, zwrotów się dzisiaj nowych chciałbym, żebyśmy nauczyli. I jednym z tych zwrotów, tak jak w wideo na początku widzieliście, jest zwrot VGATE S INEN oraz zwrot VGATE S DIA. VGATE DIA. Czym się te dwa, dwa zwroty różnią? Vigetes inen to jest zwrot, kiedy mamy sytuację, kiedy rozmawiamy w trybie grzecznościowym, czyli spotykamy się z osobą, do której zwracamy się przez pan, pani. Natomiast Vigetes dio to jest pytanie do kolegi. Czyli tutaj wpiszmy sobie pan, pani jako takie hasło. A tutaj e, wpiszmy sobie Freund, czyli przyjaciel. Znajomy, tak? I teraz na ten zwrot. Wigatus inen Tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły, jak co to jest za dokładnie przypadek, co to jest za zaimek osobowy. W każdym razie zwróćcie uwagę, że zawsze, kiedy będziemy mieli zaimki osobowe, właśnie które są przez pan, pani, to będziemy szukali. Zaimków, które są z dużej litery i to będzie dla nas to, że on jest tutaj z tej dużej litery, będzie to dla nas znak, aha, w tym zdaniu jest to użyty tryb formalny, ten tryb grzecznościowy. E, odpowiednikiem tego inen dla zdań, y, które mówimy do kolegi, do przyjaciół jest właśnie forma dia i teraz bym chciał wyjaśnić jak możemy tutaj opisać te zwroty. No i więc w pierwszym przypadku, kiedy nam no tak się czujemy, że może być prawda, że no, jakoś to idzie, to możemy po prostu powiedzieć s git zu. Czyli no tak tak sobie, tak? S git zu. W tym drugim przypadku, kiedy Chcemy powiedzieć, że jest to super. No, mamy dużo możliwości. Super, możemy powiedzieć prima, albo po prostu za To sobie wpiszemy. Jako wyrażenie, bardzo właśnie to zagód będzie często używane, bo ono jest bardzo neutralne. Zagód, danke. Zarówno Niemcy, jak i Polacy no nie są nie jesteśmy narodem gdzie społeczeństwo jest bardzo wylewne i rozpływa się w ochach i achach i krzyczy że jest wyśmienicie super zazwyczaj mówimy bardzo dobrze dziękuję więc też takiego zwrotu się nauczymy z racji tego że jak będziecie chcieli poszukać innych wyrażeń to zawsze możecie znaleźć jest ich pełno na internecie to klasa super Szpice, tol, mega tol, mega super, to wszystko można znaleźć, jest ich bardzo dużo. Ale przejdźmy dalej. Może to wyrażenie, gdzie no, nie czujemy się zbyt dobrze, możemy powiedzieć po prostu nicht so nie tak dobrze. nicht so gut. Zazwyczaj nie chcemy obarczać kogoś naszymi problemami, no, e, nie chcemy jakby wprowadzać takiego bardzo przygnębiającego nastroju i mówić słów, które są ogólnie używane za negatywne, więc myślę, że ten nyść z ogód jest takim delikatnym zasygnalizowaniem, że coś tam na przykład może z naszym zdrowiem, jesteśmy lekko chorzy, przeziębieni. E, Natomiast ten, to wyrażenie tutaj, to możemy powiedzieć po prostu gut danke, czyli dobrze, dziękuję. I teraz tak, jak cały nasz zwrot wygląda, to Wigate sinen, inen, no, odpowiadamy geht so, a w odpowiedzi, czyli tutaj mamy pytanie geht so, załóżmy, jedna z tych form. I teraz jako rewanż tutaj zapytamy się, właściwie możemy zapytać się, jeżeli jesteśmy, obydwie osoby mówią do siebie przez pan, pani, to und, inen, albo jeżeli jedna z tych osób jednak e, rozmawia na przykład z dzieckiem, to zapytamy się und, dia. I to są takie pytania, gdzie się rewanżujemy tym samym za e, pytanie o samopoczucie. Natomiast tutaj możemy oczywiście też tą samą kombinację zastosować, czyli w odpowiedzi e, SGAIDZO, so. i teraz też może być oczywiście ta odpowiedź albo und dio albo jeżeli mamy sytuację, kiedy no, na przykład uczeń, nauczyciel pyta się ucznia, no jak się miewasz, tak, to on odpowiada, a pan, czyli to und inen Także te kombinacje są jasne. Teraz bym chciał y, również na naszej lekcji przejść do y, czasownika, do czasownika szpresien i troszeczkę go odmienić, prawda? Bo na ostatniej lekcji mieliśmy trochę o językach obcych, y, jakie są i jakie, jak może brzmieć pytanie. Więc przejdziemy sobie do tematu, zapiszemy sobie tutaj, zrobimy sobie kreseczkę i bym chciał, żebyście y, teraz spojrzeli na Nasz czasownik, którego, się dzisiaj, którego odmianę dzisiaj się nauczymy, jest to czasownik szpresin. Szpresin oznacza mówić. Mamy kilka czasowników wyrażających nam e, słowo mówić, rozmawiać. E, zamiast szpresin możemy użyć też czasownika, w niektórych kontekstach oczywiście. E, takich czasowników jak na przykład heiden jest rozmawiać. unter unterhalten oznacza też rozmawiać. To, co chcę dzięki temu poprzez to powiedzieć, to jest to, żebyście byli przygotowani na to, że na lekcji nawet jeżeli nauczycie się jednego, dwóch czasowników, to w sytuacjach realnych zapewne wiele osób też użyje innych czasowników i na to trzeba być przygotowanym. Ale my wrócimy sobie do naszego czasownika szpresien. I ten czasownik jest czasownikiem nieregularnym. Oznacza to, że oprócz naszych końcówek będziemy musieli dokonać zamiany tego E na I. Brzmi skomplikowanie, ale dotyczy to, to zamiana E na I, tylko liczby pojedynczej i tylko drugiej i trzeciej osoby. Jak to w praktyce wygląda? Myślę, że ta instrukcja dużo już Wam powie. Przypomnijmy sobie końcówki osobowe. Dla IŚ była to końcówka e, czyli IŚ szpresie. I szpresie, du. I teraz zobaczcie, du jest to druga osoba liczby pojedynczej, więc musimy zamienić to e na i. Du, szpres. Mamy końcówkę e. Przy du to jest oczywiście. Końcówka st, więc ona dalej występuje, ale co się stało z tym e, zobaczcie. Tak jak tutaj, według tej instrukcji, e w temacie czasownika zamieniło nam się na i. I o tych czasownikach mówimy, że są to czasowniki, które się odmieniają nieregularnie, i tych czasowników jest kilkaset. Trzeba się tych czasowników też powoli, powoli uczyć na pamięć czyli zapamiętywać co w ich temacie się zamienia. Na szczęście sposoby tych zamianów, czyli te instrukcje, jak zamieniamy te głoski w temacie, jest ich skończona ilość. Tak może być E na I, E na I, E i z biegiem czasu poznacie inne możliwości. Jest ich tylko kilka. Ale kontynuujmy, zróbmy sobie trzecią osobę. Przypominam, że dla trzeciej osoby są to trzy zaimki osobowe, E, A, I, S, czyli on, ona, ono. Więc końcówka dla tych osób to tej, więc będzie as er i i teraz również zamieniamy as er i spricht. Er spricht. Powtórzmy sobie odmianę w liczbie pojedynczej, tą wymowę ich spreche, du sprichst, as er i spricht. I zróbmy sobie również liczbę mnogą. Wir sprechen. Ja, i z oraz z, czyli ten tryb formalny, grzecznościowy, czasownik odmienia się z odpowiednią końcówką, ale zwróćcie uwagę, że nie ma, ponieważ tutaj yy, dotyczy to tylko liczby pojedynczej, to w liczbie mnogiej nie ma zamiany tego e na, żadną, na żadne i. Także formy nieregularne czasownika dotyczą tylko liczby y, pojedynczej i tylko drugiej i trzeciej osoby. To E na I to jest tutaj i tutaj. Ok, także jeśli wiemy już jak się zapytać, to poprzez jedno, welsie sprachen szpryjzdu, możemy też się zapytać w inny troszkę sposób. Was Waswo... Eine Sprache sprichst du? Jest to troszkę dłuższe pytanie, ale też nie ma między tym, tymi dwoma pytaniami różnicy. Także jak ktoś się zapyta was, was für eine Sprache sprichst du? To odpowiemy. I spreche polnisch als muter und Ein bisschen Deutsch. Ein bisschen oznacza trochę. Tak? Wy na... Jeśli oglądacie ten film, no to zakładam, że wasz język niemiecki jest na takim poziomie, że trochę mówicie po niemiecku. E, także to trochę to jest słówko ein bisschen. Ein bisschen oznacza co nieco. Trochę. Dobrze. E, Teraz przejdziemy sobie do kolejnej części z naszych lekcji. Ja tutaj y, wyczyszczę po prostu to, całą tą tablicę i chciałbym teraz, żebyście spróbowali y, poznać razem ze mną liczbę, czyli będziemy kontynuowali nasze liczby tym razem od 20 do 100. Te duże liczebniki. I teraz tak, jak się je pisze, jak się je wymawia. Liczebnik poznamy po prostu, ja Wam wypiszę po kolei, podam Wam na co trzeba zwrócić uwagę, i potem zajmiemy się liczbami typu 21-22. Na początku te pełne dziesiątki. Czyli 20 to cwanceś, cwanceś, 30 to drysysys, 30, 30. 40 to fiecy, fiecy, 50 to czy na coś zwróciliście uwagę? Zapewne tak, że w przypadku liczebników 40 i 50 tworzyli, tworzymy te liczebniki poprzez zlepienie ze sobą liczebnika y, głównego, to jest FIA albo FENF oraz końcówki, w tym wypadku jest to coś. W przypadku 30 jest to ceś, czyli 30, Firceś, CYŚ, Czyli Fyn to jest tak jakby 5, Fynf plus tą, ta końcówka cyś. Zapiszmy sobie to jeszcze raz. FINF. To jest 5. I dodajemy do tego końcówkę. Cyś. Cyś, Z i G. Cyś. I to tworzy nam właśnie ten liczebnik FN Jest od tego kilka wyjątków, które Wam podkreślę, których trzeba się nauczyć, po prostu na pamięć. Więc 20 musimy się nauczyć oraz 30. No i zabawmy się teraz dalej. 60 to zechceś. Czy coś zauważyliście? Zapewne tak. Brakuje tutaj, czy nie, nie brakuje, nie używamy tutaj literki S, bo 6 to jest zeks. I co się dzieje w przypadku zechceś? Skreślamy tą S na końcu, czyli zechcyś to 60. Czy coś się będzie działo przy 70? Spójrzmy. 70 to zipcyś. No, również ten liczebnik wymaga tego, żeby go zapamiętać osobno, bo 7 to zybn, Ale 70 to nie zibenceś, tylko zipcyś. Czyli w przypadku liczebnika zibn, ze względów na ekonomię języka, czyli na skracanie generalnie tych form, nie używamy tej końcówki en, czyli zypcyś. Dobrze, zobaczmy dalej. Achcyś. Niczego nie trzeba zmieniać. Nońcyś. Też tworzymy go regularnie.

I te liczebniki, spójrzmy na, na razie na liczebnik 21 i 22. 21 to ein und 20. 22 to 2 und zwancy. Jeżeli jeszcze nie złapaliście, to spójrzcie na 23. Jest to dhaj und 20. No, i zapewne teraz już widzicie, że żeby utworzyć ten liczebnik 21, 22, 23, czyli jednostki i dziesiątki, musimy dokonać niestety zamiany, niestety, bo w języku polskim to jest zupełnie inaczej, czyli na początku mówimy jednostkę, dodajemy słówko und za każdym razem. I potem dopisujemy naszą dziesiątkę, które po, czyli te dziesiątki stąd. A jednostki z tego, co mieliśmy wcześniej, wyjątkiem jest, uwaga, liczebnik 1, bo zapewne pamiętacie, że 1 to nie jest ein, tylko eins. I w przypadku liczebników, takich jak 21, 31, 41, skreślamy tą literkę s. I to jest jedyne, o czym należy tu pamiętać. Przy wszystkich pozostałych. Tworzymy to regularnie, czyli jeżeli mamy na przykład liczebnik 7, 8 albo na przykład 5 to dajemy ten liczebnik, łączymy to ze słówkiem und i dodajemy moi drodzy ten te wszystkie liczebniki stąd. Czyli 7 und zechcyś

przy zapisywaniu tych liczebników zapisywać na początku tą pierwszą cyfrę na drugim miejscu, bo to będzie właśnie jednostka, tak jak ja to przed chwilą uczyniłem. I na koniec, jeszcze zanim się z wami pożegnam, to jeden zwrot, który też w moim dialogu był, a który chciałem, żebyście też zapamiętali. To jest zwrot Max Good, bardzo często występujący w takim języku mówionym, do przyjaciół, do kolegów. Co oznacza max good? Oznacza trzymaj się. A max good? Trzymajcie się. I tym mogę się z wami już myślę, że spokojnie pożegnać. Max good. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.